A teraz zapraszam bardzo serdecznie Pawła, naszego gościa. Przywitajmy go oklaskami. Paweł na nasze zaproszenie odpowiedział pozytywnie, szybko, bez grymaszenia, bez cud, bez żadnych ceregieli. I to ocenię. Pawle, proszę bardzo. Powiem wam, że jestem tutaj tylko dzięki wrocławskim bezdomnym. W styczniu zostałem zaproszony przez Krzysztofa, który prowadzi placówkę dla bezdomnych w Czodrym. Czy nie przyjechałbym jako ten, który jest stróżem brata dla bezdomnych, powiedzieć im słowa otuchy? Wiecie, ja jestem człowiekiem bez domu, bo faktycznie domu nie mam i już nigdy nie będę miał. Bo przychodzi czas wypełnienia dla Pana Boga i trzeba być w drodze. Trzeba być w drodze, żeby zdążyć do nieba, tak jak mówi Donald Tarbit. Te słowa Donalda Tarbita zostały mi w czasie mojej pielgrzymki do Rzymu, kiedy stojąc na hiszpańskich schodach zapytał się mnie, kim jesteś i dokąd zmierzasz. Powiedziałem, jestem pielgrzymem i bezdomnym, a zmierzam do Boga. A on mówi, tylko do Niego. Jeżeli człowiek nie zapomni o sobie, to nie zobaczy nigdy Boga. Jeżeli człowiek będzie kreatorem i będzie mówił, to ja to zrobiłem, to dzięki mnie to jest mój sukces. To tak jakby powiedział Panu Bogu, zamykam przed Tobą drzwi i Ty tutaj jesteś niepotrzebny. A to wszystko jest Jego. Ten kościół, który budowany jest na bazie planów katedry w Salisbury. Te transepty projektował niejaki Tomasz Budowniczy, który emigrował dokładnie z Portsmouth do Niemiec, do Sachsenhausen i przyjechał tutaj z budowniczymi budować tę katedrę. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Zawsze patrząc na te katedry, ilu dzisiaj mężczyzn potrafiłoby podwinąć rękawy i powiedzieć, budujemy dom dla Boga bezinteresownie. Święty Józef jest dla mnie człowiekiem zawierzenia. Wiecie dlaczego? Bo jak do niego przyszedł Gabriel, to z nim nie dyskutował. Józef był potężnym mężczyzną z rodu Dawida, fizycznie potężnym mężczyzną. Paweł, późniejszy apostoł, tak jak ja, to był kurdupel. Ale Józef się nie bał. Ojciec Jan Konior jest moim kierownikiem duchowym od 7 lat. Powiem wam, że jest to trudna przyjaźń, ponieważ bardzo często się kłócimy, ponieważ od czasu, kiedy zacząłem wracać do domu jako syn marnotrawny, dla mnie wiara i Pismo Święte jest czarno-białe, tam nie ma szarości, nie ma odcieni. Tam albo jest, albo tego nie ma. Przypomnijcie sobie przypowieść o Bartymeuszu. Czy Pan Bóg go pominął? Czy Pan Bóg pomijał tych, którzy upadli? Czy Pan Jezus kiedykolwiek powiedział, że ten świat jest tylko dla zaradnych? Nie. Bo inaczej, według prawa boskiego, tych niezaradnych trzeba by było wymordować. No bo co z nimi zrobić? Ci niezaradni to są ludzie dzisiejszej ulicy. Niezaradni. Może umieją pracować. Może mieli fach w ręku, ale coś im nie zgrało. Ojciec Jan Cisowski, który... Henryk Cisowski, który jest teraz też we Wrocławiu, kapucyn,
W momencie, kiedy zacząłem posługiwać we wspólnocie dzieła ojca Pio, powiedział do mnie: Paweł, bezdomność nie jest kwestią wyboru w dzisiejszych czasach. Wszyscy kredytowicze mogą być dzisiaj bezdomni. Wystarczy, że banki zlikwidują walutę i każą im spłacić kredyty naraz, to wszyscy wylądują na ulicy. Jesteśmy dzisiaj fizycznie jako ludzie we władzy banków i mamony. I to mówią ci, którzy upadli. Nie ci, którzy uważają dzisiaj, że są bezpieczni. Każdy się pyta, jaka jest moja historia. Powiem wam, nigdy jako dziecko nie przypuszczałbym, że tak się poukładają moje koleje losu. Mój ojciec, profesor medycyny, wybitny neurochirurg, pierwszy, który operował nowotwora mózgu, pracował w Genewie, ponieważ polska władza ludowa nie pozwoliła mu tutaj mieszkać. Jestem dzieckiem żołnierzy wyklętych. Moja mama, będąc profesorem chemii, musiała zamiatać na Uniwersytecie Jagiellońskim jako sprzątaczka. Nie mieliśmy z czego żyć. Wychowywali mnie twardą ręką w miłości do Kościoła. Ale ja zawsze miałem podgórkę. Ponieważ jak się urodziłem, po szczepionce na gruźlicę złapałem Heine Medina i miałem prawą nogę krótszą o prawie 6 cm i miałem garba. Więc do 6 roku życia byłem przez kolegów wyśmiewany i bity. Nie dość, że mały, to jeszcze garbaty i koślawy. Mój ojciec zaczął myśleć, jak może mi pomóc. I wtedy się w moim życiu pojawił drugi mój ojciec. Już go nie ma, świeć Panie nad jego duszą. Trener zapasów w stylu wolnym, Stanisław Radoń z klubu Prądniczanka w Krakowie. I mówi: Zygmunt, ja chyba wiem, co by trzeba było zrobić, ale musielibyśmy zaryzykować. Opowiem wam o tym ryzyku, bo dzisiejsi lekarze by tego nigdy w życiu nie zrobili. Ja nim czepnę o ścianę ze stołu, złamię łopatkę i nogę, a ty go będziesz składał i złożymy go tak, jak trzeba. Jak nowego. No i faktem jest, postawili mnie na takim wysokim stole jak ołtarz, na krześle i czepnęli mną o ścianę. Pękły mi obydwie łopatki i złamałem nogę prawą w trzech miejscach. Mój ojciec razem z profesorem Frankowskim, wybitnym ortopedą z Krakowa, złożyli mnie. Chodziłem w gipsie, tak, znaczy leżałem w gipsie, tak. I chodziłem przez 6 miesięcy. A potem za mnie się wziął drugi mój profesor i ojciec, Staszek Radoń, szewc. Żaden fizjoterapeuta po AWF-ie, szewc. Mówi, jak mogli wystrukać Pinokia, to ja go wystrugam na zapaśnika. I tak doszliśmy do roku 80 razem, gdzie pojechałem jako maskotka na olimpiadę do Moskwy. Nie walczyłem, ale byłem maskotką Lipieniów, Supronów. Nie mogli uwierzyć w to, że wywijałem takie fikołki, będąc kiedyś niesprawnym. Wtedy spotkałem pierwszy raz oficera wywiadu niejakiego i mówi, wiesz, ty mógłbyś być człowiekiem dla mnie. Wiecie, chłopak, cały czas się strzelałem, chciałem być żołnierzem. I mówi, idź do szkoły marynarki wojennej do Gdańska. Najlepsza szkoła wojskowa w Polsce. No i poszedłem. Pierwszy mój rok studiów to musiałem się nauczyć z astronawigacji 16 tysięcy gwiazd na pamięć z położeniem, z kolorem i z orientacją na kompasie. Nauczyłem się. Szkoła szła mi równo. Do momentu, kiedy dostałem rozkaz, że muszę z oddziałem wyjść na robotników w Gdańsku. I w ten sposób wyjechałem na tak zwany ONZ, czyli jednostkę pokojową do Mostaru, do Jugosławii na wojnę.
I wtedy zacząłem się staczać. Wiecie, ja nie widzę różnicy między zabijaniem wojskowego a zabijaniem zbrodniarzy. Możecie się mylić, możecie ze mną dyskutować, ale ja nie widzę. Napisane jest 5. przykazanie, nie zabijaj. Wiecie, jak ciężko się żyje z cudzym życiorysem osoby, której nie znacie, a która wam się śni? Śniły mi się, nie spałem po nocach. Ta wojna w Jugosławii, to jest moje osobiste zdanie, ale też żołnierzy, którzy tam byli poborowych, to była najgorsza wojna współczesnej Europy. Druga wojna światowa była bardzo okrutna, ale wojna na polu walki nie była taka. Bitwa pod Kninem, której się obudziłem z pierwszą radą poszczałową, to było 200 tysięcy osób leżało zabitych. Najgorsza, największa wojna czołgowa Europy, gdzie się starły dwie olbrzymie siły. Serbowie i Chorwaci, niewinni Bośniacy i Słoweńcy, Macedończycy i wszyscy ściągnięci z całego świata właściwie, głównie z Europy, bo Holendrzy, Duńczycy, też Rosjanie. Nawet byli ludzie z Izraela. Wtedy pierwszy raz poczułem w swoim życiu beznadzieję. Zobaczyłem, że i wtedy krzyczałem właściwie, gdzie Ty jesteś, Panie Boże? Czemu to wszystko? Czemu to ma służyć? Myślałem, że się skończy. Ale się nie skończyło, bo jednostka rajdowa pojechała do Somalii. Potem był Afganistan, gdzie przygotowywałem między innymi Amerykanom pole rozpoznawcze do operacji, która się nazywała Quattron. Ale wcześniej był Irak. 40 stopni gorąca. 6 facetów otoczonych przez pułk. Bez możliwości ucieczki. Rana poszczałowa w głowę. Śmierć kliniczna. Rammstein. Wszyscy mówili, że jesteśmy niezniszczalni, a jednak z moich 25 podwładnych zostało nas do dzisiaj tylko 4. Wszyscy albo popełnili samobójstwo, albo umarli. Też mi się zdawało, że jestem jak orzeł, nie do zniszczenia. To stworzyło to, że ja odsunąłem się od Pana Boga, stałem się maszyną do zabijania. Poznałem najlepszego snajpera amerykańskiego, który też już nie żyje. O nim jest film. O nas nikt filmu nie nakręci. Musiałem zrezygnować ze służby, ponieważ już nie mogłem strzelać, ponieważ moje prawe oko straciło właściwie zupełną kontrolę. I źle bardzo na nie widzę. Potem byłem w biznesie. Miałem pieniądze. Miałem wszystko. Byłem kreatorem świata. A jednak Pan Bóg miał dla mnie swój plan. I w roku 2013 podsunął mi tak jak Hiobowi na prośbę szatana, szatański plan. Otworzyłem bardzo dużą sieć klubów sportowych, fitnessowych w Polsce. Sprzedawałem swoje programy fitnessowe w całej Europie, nawet do Stanów Zjednoczonych, stworzone na planie treningowym, który był w jednostce rajdowej. Program odnosił niesamowite sukcesy. Znacie to jako crossfit, nie? To crossfit powstał w Polsce, nie za granicą. Trening funkcjonalny, wytrzymałościowy, biegi przeszkodowe. To wszystko powstawało tutaj w Polsce z grupą moich
żołnierzy. Ale w pewnym momencie stwierdziłem, że jestem za głupi i nie daję sobie rady z finansami, bo nie znam się zupełnie na biznesie. I przyjąłem sobie do mojej akademii kobietę, która miała tym zarządzać. Okazało się, że to był właśnie ten szatański plan. Kobieta wyprowadziła mi wszystkie pieniądze i do tego wszystkiego pojawił się tak zwany grzech, ponieważ żyła w związku lesbijskim, gdzie zatrudniła swoje klientki i partnerki do akademii po to, żeby mnie okraść. I w ciągu jednej nocy straciłem ponad 600 tysięcy złotych. 450 tysięcy w gotówce plus kredyt. No i niestety musiałem mojej żonie zakomunikować, że nie mamy nic i musimy sprzedać mieszkanie, że jesteśmy na ulicy. Niestety na ulicę poszedłem tylko ja. 3 lata po fakcie upadku umarła moja żona. I zostałem sam. Ale Pan Bóg ma bardzo swoje też dobre drogi. Ponieważ wiecie, w życiu naszym jest tak, że Pan Bóg mówi tak, twoja droga, moja droga, twoja droga, moja droga. Idziesz w prawo lub w lewo. Więc ja zawsze chciałem pod prąd, więc w lewo. A on mówi, nie, chodź za mną. I tak całe moje życie. W mojej akademii pojawiły się 2 osoby. Jedna jest teraz tutaj ze mną, druga jest teraz osobą, którą żeście tu przyjmowali, czyli ojciec Jan Konior. Ojciec Jan Konior zaczął ćwiczyć u mnie w akademii. Mieliśmy bardzo poważne dyskusje o Bogu. I jak upadłem, był wtedy w zgromadzeniu krakowskim, był wykładowcą na Ignacjaną. Jak zobaczył, że jestem na ulicy, to mnie pierwszy przygarnął i zaczął mi pomagać. Więc w czasie modlitwy u niego w klasztorze powiedziałem, bardzo bym prosił ojca, żeby ze mną został i mi nie zostawił na ulicy. Nie zostawił. I ciekawostką jest to, że my jeździmy za sobą. I to nie nasza zasługa ludzka, tylko Pana Boga. Jak wyjechał do Częstochowy, to ja się pojawiłem w Częstochowie i robiłem szkołę ignacjańską. U kogo? U ojca Jana Koniora. Potem los go rzucił do Wrocławia i zaczęliśmy pisać wspólną książkę Życie duchowe dla mężczyzn, które mieści, owoce mieliście tego naszego pisania między sobą maili tutaj. Jest dla mnie o tyle ważną osobą, że jest ojcem pustyni. To jest faktyczny polski ojciec pustyni, który potrafi się zamknąć sam o wodzie modlitwie adoracji i przemodlić wszystko to, co Pan Bóg mówi w piśmie. Zresztą organizował przed COVID-em takie spotkania w Beskidzie Niskim później dla wszystkich mężczyzn. I cały czas do mnie mówił, musisz słuchać w modlitwie, co ci Bóg dziś chce powiedzieć. A drugą osobą jest tutaj Aleksandra, która tutaj przyjechała ze mną. I też mi podała rękę. Czyli Pan Bóg w mojej bezdomności nie zostawił mnie zupełnie samego. Zobaczył, że ja chcę wstać. I któregoś dnia zadzwoniła do mnie Aleksandra i mówi, wiesz co, są w Krakowie u redemptorystów strumienie życia, gdzie możesz się naprawić. Ja mówię, jak naprawić? No spokojnie, no siadasz z mężczyznami, modlisz się i mówisz im, co nabroiłeś i słuchasz tego, co oni mówią. Powiem wam niesamowite przeżycie, ponieważ byli tam faceci, którzy przeżywali swoje różne kłopoty albo z powodu hazardu, albo alkoholu, albo narkomanii, albo rozwodu, albo utraty dzieci. Efektem tych 4 dni w zamknięciu, w ciszy i w modlitwie była modlitwa, gdzie w czasie adoracji mieliśmy przybijać swoje grzechy do krzyża. Prowadził to misjonarz mnie umiłosierdzia z redemptorystów z Krakowa, ojciec Paweł, który w pewnym momencie złapał mnie za rękę i mówi, Paweł, dość, przybiłeś już 207. W czasie modlitwy wszystko mi się przypominało i co przypominałem, napisałem na kartce i przybijałem do krzyża.
Zaproponował mi modlitwę i spowiedź generalną. Spowiadał mnie ojciec Paweł i ksiądz Jacek. Zmieniali się i wychodzili, bo nie byli w stanie tego wytrzymać, co im opowiadałem przy spowiedzi. Podobno nawet wymiotowali. Spowiedź trwała bardzo długo, ale wyszedłem z niej, powiem wam, jak to piórko, co się wyrywa z poduszki z puchem i tak leciałem w powietrzu. Wszystko odpuściło, nie było nic. Szedłem bezdomny, między bezdomnymi i wszystkich, czy brudni, czy czyści, całowałem w czoło i mówię, wiecie, jest możliwe. On tu jest. I nagle Pan Bóg obdarował mnie przepiórkami, manną. Dostałem pracę jako trener. Pojawili się ludzie, którzy potrzebowali mojej pomocy jako człowieka, który będzie wyprowadzić po ciężkim wypadku motocyklowym. Zacząłem to robić. Zyskałem wielką radość życia. I w pewnym momencie zadzwoniła do mnie siostra, z którą nie rozmawiałem 12 lat. Nienawidziła mnie za moje życie. Zadzwoniła do mnie i mówi, co ja porabiam. Ja mówię, wiesz co, właściwie nic specjalnego, ponieważ mam chyba największe mieszkanie na świecie w tej chwili, bo to cały Kraków. Mam 4 łazienki, 18 sypialni. Mówię, wszystko mam. Oczywiście, że kpiłem. Powiedziała, jesteś bezdomny. Ja mówię, tak, ale jak to się stało, że ty do mnie trafiłaś? No, zadzwoniłam. Myślę, że to Pan Bóg. Dzisiaj nawet wiem. Zaproponowała mi wtedy pomoc, ponieważ była bardzo ciężka zima, że pomoże mi wynająć mieszkanie na jakiś czas, żebym w nim mieszkał. Zapytałem się jej, czy jest pewna tego, co chce zrobić. Była pewna. I wtedy zaczął się następny etap Pana Boga, czyli odcieranie się na tych, z którymi byłem na ulicy. Poznałem bardzo wiele życiorysów. Nigdy nie miałem tylu braci i sióstr, ile mam teraz. 2963 osoby w Krakowie plus przyjezdni, z którymi się modlę, z którymi upadam i wstaję. I przyszedł taki zwrot w 2018 roku, kiedy dowiedziałem się, że w Polsce są już bezdomne dzieci. Ale nie z powodu tego, że rodzice umierają, tylko że rodzice je przegrywają w kasę na gry, wyrzucają z domu. Myślałem, że to są rodziny patologiczne. Nieprawda. To są te najbogatsze rodziny. Szymon, który jest moim podopiecznym, bardzo bliski mojemu sercu, ma ojca, który ma 24 Ferrari i go wyrzucił z domu. Właściwie matka przegrała go w kasynie gry w Blackjacka. Myślicie, że Szymon zrezygnował? Nie. Szymon na obozie dla młodzieży bezdomnej ze mną w rozdzielu codziennie wieczór klękał przed ołtarzem Najświętszej Marii Panny i modlił się za ojca, żeby Bóg mu wybaczył. Powiedziałem mu kiedyś, przytulając go do siebie, wiesz, Szymon, nie wiem, czy bym potrafił. A on do mnie mówi, szefie, potrafiłby pan. Jak pan potrafi tych trędowatych całować, potrafiłby pan. Właśnie. Niby umierająca, jednak żyjemy, jak gdyby smutnie, jednak radośnie, jako tacy, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. Tacy są bezdomni. Tak o nas napisało Pismo Święte. Niby umierające, jednak żyjemy. Jak gdyby smutni, a jednak radośni. Jako tacy, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. A potem właśnie pojawił się w moim życiu brat Elia. Ten, który przyjął na siebie stygmaty po ojcu Pio.
w trudnym swoim życiu. Przyjął mnie do takiego swojego zastępu, z którym jeździłem po Dolnym Śląsku i po Zachodniopomorskim, potem byłem u niego. Powiedział do mnie takie zdanie. Wiesz, wszyscy zastanawiają się o tych stygmatach, myślą, a ja myślę, że jest tysiące ludzi, którzy mają niewidoczne stygmaty. Ja mówię, czy brat mógłby mi coś więcej na ten temat powiedzieć? Masz stygmaty. Masz stygmat oddania się Panu Bogu. Oddałeś Mu się. Cały jaki jesteś. Słaby. Słaby. Stwórz fundację. Stwórz fundację dla bezdomnych. Oni muszą mieć organizację, do której mogą się odwołać, gdzie mogą mieć prawników, psychologów, pracowników socjalnych, kiedy staną na nogi, żeby mieli się do kogoś odwołać. Ja nie umiałem takich rzeczy robić i nie umiem. Ja jestem w dobrym przygotowaniu faceta do tego, żeby poszedł twardy w świat. Tak jak Paweł poszedł w swoją pielgrzymkę i wytrzymał aż do miecza. Ale żeby tworzyć jakąś organizację, głupi jestem. Wtedy rozmawiałem z Aleksandrą i Aleksandra mówi, dobrze, zróbmy. I powstała organizacja, która się nazywa Fundacją ForceFit, Integracja Rodzin przez Sport, no bo ja głównie sport. To, co wy robicie jako mężczyźni, ja robię dla rodzin, czyli integruję ich przez sport. Jedną z moich akcji jest Akademia Fair Play. Grajmy w rodzinie Fair Play. Na Ignacjańskich Dniach Młodzieży, które się odbyły w miejscu, gdzie przebywał kiedyś święty Andrzej Bobola, mieliśmy takie spotkanie z młodzieżą i byli zaskoczeni tym, że im złożyłem propozycję, że jak się nawet złoszczą na swoich rodziców, to niech przyjadą teraz z tego obozu, przytulą swojego ojca, który jak każdy facet jest oporny jak deska do takie rzeczy. Przytulili go do siebie i powiedzieli, tato, kocham cię. Wiecie, jak to rozczula facetów w środku? Mało kto im mówi naprawdę, kocham cię. Tu nie chodzi o seksualizm, tu chodzi o czułość. Kamil i jego siostra zapisali później do mnie, panie Pawle, to działa. Na bazie tego powstał drugi mój program, nazywa się Azymut 360. Zapraszam was, jeżeli będziecie chcieli. Ojcowie z swoimi synami, albo właściwie ze swoimi dziećmi idą w góry. Dzieci wychodzą z opiekunem z jednej strony, rodzice z drugiej. Mają to samo czytanie Pisma Świętego. Mają spotkać się na szczycie i ze sobą porozmawiać w akcie pojednania o tym, co ten tekst mówi o ich relacjach, ojca i dziecka. To wszystko realizuję z Aleksandrą i z moimi pasjonatami. Nie nazywam ich wolontariuszami, pasjonatami. Na bazie tego, co robię poprzez sport. Prowadzę treningi cały czas. Właściwie nie zarabiam. Ponieważ ja bym chciał, żeby mężczyźni stali tak jak Piotr i Józef. Żeby byli twardzi w swojej drodze, byli nieustępliwi, a jednak słabi, wrażliwi, uduchowieni, ale nieustępliwi. Że nawet wtedy, kiedy ich powali cierpienie, to oni przewodzą domowi. To oni mówią, jak ma wyglądać ich dom. To oni ten dom budują. To oni są twardzi. Wiecie, w moich rozmowach z Billem Moyerem, czy z Donaldem Tarbitem, czy z ojcem Castellamassą, wszyscy mi to samo mówili. Jeżeli kobieta bierze się za budowanie domu, no się, musi się on rozsypać. To facet ma postawić ten dom. Kobieta jest jak kwiat
daje miłość dzieciom, ale to wy stawiacie ten dom i wy stawiacie warunki brzegowe w tym domu. Wy mężczyźni. Rozmawiałem z Billem Moyerem wielokrotnie i on do mnie mówi, nie możesz ustąpić, rozumiesz? Nie możesz. Ty masz być dla żony czuły, czuły i dla dzieci, ale masz nie ustępować. Bo na tym polega rodzina i wychowanie, że jest jeden przewodnik w domu. Jeden. Partnerstwo jest wymysłem komunistów. Że dwie osoby, że nie ma czegoś takiego. Jest mężczyzna i kobieta. Kobieta daje ciepło, mężczyzna daje siłę. Więc zastanawiam się, do czego zmienia świat. W całej mojej drodze patrzę się na mężczyzn, staram się ich nie krytykować, nie opiniować, tylko zadaję sobie ciągle pytanie, dokąd zmierza mężczyzna? W tej chwili się nawet ubiera czasami jak kobieta. Zaczyna myśleć jak kobieta. Czasami wędrując, bywam, przechodzę koło budowy domów i mężczyzna odpowiada, to żona panu powie, jakie mają być ściany. Nie, to facet buduje ten dom i on wie, jakie mają być ściany. Gniazdka, lampy, to jest jego dom. On tam ma wprowadzić swoją rodzinę. To, co dzisiaj mówił kapłan o Józefie. Józef nie dyskutował. A Maria była mu posłuszna. I tak ma być w naszych domach. Marie, nasze Marie, żony mają być nam posłuszne. A my mamy być w pełnym ukorzeniu przed jej kobiecością. Drugie pytanie, które zadawałem w moich noclegach na ławkach, w moim starym samochodzie, jak marzłem Panu Bogu. Panie Boże, co zrobiłem złego w moim życiu? Że tak wszystko mi się posypało. I wtedy przypomniało mi się, że w czasie jednych z moich wyjazdów zatrzymałem się na Malcie i tam mieliśmy przeładowanie do innego samolotu. Rozmawiałem z Paulinem, który mówi, wiesz co, do XIV wieku na Malcie był krzyż świętego Pawła, postawiony przez chrześcijan zakochanych w świętym Pawle. Miał on 3 belki pionowe i 3 belki poziome. Jedna belka pionowa mówiła, to jest twoja droga, druga to jest ludzi droga, a trzecia to jest Boga droga. A poziome to jest twój wybór, ludzi wybór i Boga wybór. I ty musisz wybrać, który krzyż bierzesz dla siebie. Gdybym ja to wszystko wcześniej wiedział. W tej chwili niosę swój krzyż, na który się nie zgadzałem. Czasami jest bardzo ciężki. Czasami bardzo boli. Czasami moje nogi już nie wytrzymują. W czasie którejś z moich rozmów z ojcem Janem zadał mi pytanie, Paweł, czy gdyby nastąpił taki wybór dzisiaj, że trzeba byłoby oddać życie za Boga, dałbyś się ukrzyżować? Powiedziałem tak, teraz zawsze i na wieki wieków. Nie boję się tego. Nie boję się ofiary, ponieważ widzę, co się dzieje w Afryce, co się dzieje w Chinach. Ci ludzie mają więcej odwagi niż my. Ludzie, którzy budowali religię Pana Jezusa przez 2000 lat. My jesteśmy dzisiaj tchórzami. Nie potrafimy stanąć w obronie Boga. Boga. Nie potrafimy powiedzieć, że moje życie to jest modlitwa, post, pokuta i jałmużna. Jak przychodzi do słowa jałmużna, to mówimy, że to jest stare prawo. Nie. Dziesięcina i jałmużna to jest oddanie Panu Bogu tego, co jest Mu należne. Nie Kościołowi. Panu Bogu. W pełnym Jego majestacie. Dlatego, że Pan Bóg opiekuje się najsłabszymi. Po to potrzebuje tę waszą jałmużnę.
Opowiem wam przypowieść o bracie Albercie. Jeszcze jako Chmielewski szedł z Henrykiem Siemieradzkim po jakiejś tam bibce przed Wielkanocą, przed Bożym Narodzeniem, przechodził koło cmentarza Rakowickiego i siedział tam dziad, dzisiejszy bezdomny. I rzucił mu Reńskiego i mówi: co ty tu robisz? A on mówi: szanownemu panu wygrzewam miejsce na przyszłość. I wtedy nastąpiła refleksja u Alberta, że może przyszedł czas na to, żeby wykorzystać ludzi, którzy kupują jego obrazy i podziwiają jego sztukę, na pomaganie tym, którzy żyli w Rynsztoku. Pan Jezus nigdy się nie zastanawiał nad tym, czy się pochylić nad brudnym, tym, który zszedł z drogi, pomagał cudzołożnicom, celnikom. Nikt nie dyskutował, czy ma prawo, czy ma obowiązek. Po prostu pomagał. Dlaczego my, ludzie Kościoła, tak często opiniujemy ludzi, którzy żebrzą, nie będąc nigdy w ich butach? Nigdy nie szliście ich drogą, tak jak ja do tej pory, a teraz chodzę. Nie wiecie, jakie jest ich życie. Nie wiecie, przez co musieli przejść. Może zbłądzili. Jeżeli uważasz, że jesteś bez grzechu, jeżeli uważasz, że możesz nie upaść, to jesteś w błędzie. To jest pycha. A pycha umiera 25 minut po śmierci. Trudno się jej pozbyć. Chciałbym, mówiąc do was, poprosić was o to, żebyście w sercu mieli bezdomnych i słabych, tych, co są w więzieniu. Może was namówię do takiej posługi męskiej, którą zaczynam w tej chwili wprowadzać u siebie w Krakowie, żeby przed kościołami była skrzynka pomocy. Niekoniecznie finansowej, gdzie ludzie starzy, samotni, chorzy wrzucaliby kartkę: zepsuł mi się kran, nie działa mi wyłącznik i niewidzialna ręka z waszej grupy przychodziłaby, naprawiała i nie żądała pieniędzy i wychodziła. Bo to jest Józefowe. To jest posługa człowieka pracy. Ludzie starzy, samotni w domu są jak bezdomni, stają się nicością. Są do utylizacji, nikomu niepotrzebni. Tacy jesteśmy. Przykro mi to powiedzieć, ale nie zauważamy ich. Jak proszą, nawet jeżeli proszą na wódkę, to znowu wam powiem o bratu Albercie, jak zapytała go jedna z pań, która była darczyńcami, hrabina Zawistowska: czemu ty karmisz alkoholików, żeby nie umarli z głodu na ulicy, żeby się nie zapili na śmierć, żeby żyli? Dlatego proszę was, abyście nie ustępowali w byciu mężczyzną. Mężczyzna to nie tylko jedno spotkanie w miesiącu tutaj. Każdego dnia macie być mężczyzną Pana Boga. Macie mieć wrażliwość na ludzi słabych, upadłych, na więźniów. A więźniami niektórzy z was też są w swoich myślach. Więźniami swoich myśli, nie tylko w więzieniu fizycznym. Żebyście się mogli uwolnić. Aleksandra mi kiedyś powiedziała, że to, co we mnie ją zaskakuje, to jest to, że jestem człowiekiem bez potrzeb. Nie mam potrzeb. Jak widzicie, dostaję telefon, wsiadam, jadę. Mówię słowo. Bo ja chcę, żeby wszyscy ludzie
zakochali się w Bogu. Nie ma takiej miłości. Nie ma takiej miłości. Zawsze Panu Bogu, kiedy się nad swoim posiłkiem pochylam, mówię: Panie Boże, dziękuję Ci za ten posiłek, który mi dałeś, bo dzięki Twojej hojności pracy rąk ludzkich dostałem tę strawę. Dziękuję Ci za całą miłość, wiarę, którą we mnie budujesz i nadzieję na życie wieczne przez prawdę, krzyż, miłość i miłosierdzie Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym przez serce Najświętszej Marii Panny. Przed snem dziękuję Mu za najpiękniejszy dzień życia, który mnie ofiarował. Mimo, że jest zimno, mimo, że marzną ręce, mimo, że jestem głodny, ale to i tak był najpiękniejszy dzień. Bo rano byłem na Eucharystii i dostałem coś niepowtarzalnego. Coś tak pięknego, czego żaden człowiek by mi nie mógł dać. Dostałem nadzieję, że jeżeli dojdę do kresu mojej drogi, otworzę swoje ręce i przyjmij mnie do swojego serca jako dziedzica. Cokolwiek czynicie, dla Niego czyńcie, a nie dla ludzi, ponieważ jesteście dziedzicami miłości Boga. Wiem, że On tu jest. Wiem, że stoi za wami i mówi zawsze to samo. Czemu mnie nie chcecie pokochać do końca? Czemu nie chcecie oddać całych siebie mojemu sercu? Panie Boże, mogę Ci powiedzieć tylko dla siebie. Ponieważ jestem największym grzesznikiem, synem marnotrawnym, słabym i tchórzem, i bardzo się boję, ale staram się. Wstaję każdego dnia i każdego dnia powtarzam sobie, że jeszcze bardziej będę Ci ufał. Że będę szedł. I że będę mówił tak, jak mi kazałeś, abym mówił do ludzi o Twojej miłości. Bo jeżeli postawiłeś na nogi jednego, to postawisz tysiące. Tysiące ludzi, postawisz ich z upadku w miłości Twojej. Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku, ponieważ nauczyłem się żyć i w nędzy, i w obfitości. To taka moja wersja świętego Pawła. Jest zawsze ze mną, z tym swoim mieczem. I zawsze się go pytam, czy to ten miecz, którym cię ścięto? I tyle razy przychodzi do mnie refleksja, nie. Ten miecz stoi na straży nieba. Zostałeś stróżem brata. Masz się brać mnie opiekować. Nawet jeżeli upadniesz, tak jak ja opiekuję się Tobą. Ojciec Jan mówi, że zanim po śmierci stanę przed sądem ostatecznym i Bożym, to będę musiał się wyspowiadać świętemu Pawłowi. To jest taki jego dowcip. Ja mówię, wiem. I pamiętaj, od niego dostaniesz najwięcej po głowie, ponieważ dał ci swoje imię. Tak. Na koniec chciałbym wam przeczytać coś, co związane jest ze Słowem Bożym. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Być przyjacielem Jezusa, czasami, Jezu, myślimy, że jesteś daleko, niedostępny. Tymczasem pragniesz mi dziś przekazać wspaniałą wiadomość. Mówisz, że jestem Twoim przyjacielem, a Ty jesteś blisko mnie.
Nie chcesz być moim zwierzchnikiem, jak również bym ja był Twoim sługą, Jezu. Ty nie wydajesz mi rozkazów, tylko z miłością głosisz naukę. Twoja żarliwa troska o moje zbawienie pokazuje wielką miłość. Tak pragnę ją odwzajemnić każdego dnia. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoją troskę i miłość. Dziękuję Ci za łaskę przyjaźni z Tobą. Wybacz, że tyle razy zawiodłem Ciebie. Spraw, bym z żarliwością i miłością pełnił Twoją wolę. Święty Dominiku Savio, módl się za nami. Jak mówi Księga Przysłów, kto pomaga złodziejowi nienawidzić swego życia, jest wezwany, by świadczyć, lecz się nie przyznaje. A ja, Panie Boże, przyznaję, jestem Twoim synem, za Ciebie oddam moje życie. Bo każdy w każdym z nas jest część świętego Piotra, świętego Tomasza i Judasza Iskarioty. Takie jest życie mężczyzny. Starajmy się jak najmniej być Judaszem Iskariotą. Tam na końcu, na stoliku, są płyty, które nagrałem w Radiu Jasna Góra. 10 przykazań dla bezdomnych, ale i dla sprawiedliwych. Według bezdomnego, to jest 5 lat mojego życia na ulicy. Może te słowa wam coś dadzą jako mężczyznom, żebyście nie upadali, żeby nie pękało was życie Boże, żeby nie pękały wam rodziny, dzieci, nie łamały zasad Boga. Aleksandra powiedziała, weź te swoje podkoszulki, które robisz, tej naszej organizacji, może ktoś będzie chciał być jednym z naszych, w naszym stowarzyszeniu. Powiedziałem, weź. Jeżeli możecie, jeżeli mogę was prosić, w imieniu tych, którzy nigdy was nie poproszą, bo nie mają śmiałości, bo na ulicy nikt nie ma odwagi. Proszę was o datek po to, żebym miał dla nich na chleb, na czapkę albo na szalik, ponieważ oni was nie poproszą. My nie prosimy, nie umiemy. My umiemy żebrać. A ja was proszę o dobre serce. Pamiętajcie, że ci, co żebrzą pod kościołem, są z waszymi braćmi. W ich oczach jest Jezus. Nie zapominajcie o nich. Nie zapominajcie, że silny mężczyzna zawsze kłania się przed słabym. Podaje mu rękę i dźwiga. Błogosławi i daje mu nadzieję. Jeżeli mogę was prosić, tak jak prosiłem mężczyzn ze wspólnoty Sychar, żebyście jeździli do tych domów dla bezdomnych i modlili się z nimi różańcem. Żebyście takie spotkanie mężczyzn świętego Józefa zrobili albo w Szczodrym, albo na Bogadejna, żeby dać im siłę, żeby oni chcieli wyjść z bezdomności, żeby chcieli walczyć dalej. Jeżeli mogę was o to prosić, to będzie to radość nie tylko w moim sercu, ale i w sercu Pana Boga. Na tym bym zakończył taką modlitwą, która dla mnie jest na wieczór bardzo ważna. Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórcę Wszechświata, by nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem. Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie,
a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności. O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje na wieki. Amen. Niech to amen z modlitwy będzie też zakończeniem mojego słowa. Bóg dał wam męskość. Dał męskość Józefowi, Dawidowi, Hiobowi, Jozłemu, Kalebowi i innym. Dał im wam. Musicie być silni, bo przychodzą dziwne czasy i będziecie musieli być przewodnikami słabych. Kobiet, dzieci. Starców. Więc nie zapominajcie, że jesteście potomkami Abrahama, że jesteście potomkami Jezusa. Jesteście dziedzicami Jego majątku. A Jezus nigdy nie ustąpił. Nigdy w całej miłości był sprawiedliwy. I tego wam życzę na ten nowy rok. Dziękuję, żeście zaprosili bezdomnego jako mężczyznę. Nigdy nie myślałem, że będę kiedyś mówił w jakiejkolwiek wspólnocie, no bo przecież czym ja mogę wam zaimponować? Bezdomnością? Niczym. Ale krzyż każdy z was dostał sam, swój i nigdy go nie skracajcie. Bo przejście z tego świata na przyszłego świata potrzebujecie pełnej długości krzyża. Możecie się nie zmieścić. To takie słowa, które kiedyś powiedział ojciec Kostalamasa, że ludzie chcą sobie ulżyć swojemu krzyżowi i go obcinają w swojej drodze życia. A potem przychodzi do przejścia do Pana Boga i nagle nad tą przepaścią brakuje mostu. Więc nigdy tego krzyża nie obcinajcie. Życzę wam, aby ten rok dla was był rokiem dobroci dla słabych i siły w trwaniu na drodze mężczyzn. Niech was Bóg błogosławi i prowadzi was. A teraz coś, co według mężczyzn nie jest męskie, mogę wam powiedzieć tak. Nie wiem, czy się spotkamy, ale wiedzcie, że jesteście w mojej modlitwie i bardzo was kocham. Do usłyszenia, niech was Bóg błogosławi.